Dzisiaj opowiem Wam o epidemii, która szalała po Europie przez dobrych 300 lat. To tak na pocieszenie, że zawsze może być gorzej. Trąd, bo to o nim będzie mowa, oczywiście występował w Europie już w starożytności, ale rzadko. Trąd jest w ogóle bardzo mało zaraźliwy, na szczęście. Tymczasem w wieku XI doszło do epidemii przywleczonej z Bliskiego Wschodu. Trąd pojawił się w Europie jako jeden ze skutków wypraw krzyżowych. Po prostu. Tak? Przywlekli go pątnicy, rycerze, którzy próbowali odbijać Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. Z tą chorobą jest bardzo duży problem związany z okresem wylęgania. Bo ten okres wylęgania, on może trwać 5 lat, ale on może trwać również 20 lat. Objawy trądu zaczynają się najczęściej od y, takiej nieczułej, odbarwionej plamy na ciele. No jeżeli taka plama wystąpi na plecach albo na tyłku, no to y, diagnoza odsuwa się o kolejne miesiące i w tym czasie ten człowiek zaraża. Y, no nic zatem dziwnego, że y, no, izolacja nic tutaj nie dała. Nie pomogły żadne fantastyczne metody leczenia, których ludzie w średniowieczu używali. Między innymi lekarze bizantyjscy proponowali kastrację jako formę leczenia trądu, ale no, myślę, że nie, będę, nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeżeli powiem, że to nie działało. Co zatem pomogło? Jak to się stało, że trąd w końcu od Europejczyków się odczepił? No, Pojawiła się inna pandemia, tym razem dżumy. W 1348-1349 jedna trzecia Europejczyków umarła na dżumę. Wśród tej jednej trzeciej byli niemal wszyscy trendować. No i tak to, się, tak to się skończyło. Oczywiście później również trąd występował, występuje także i dzisiaj. Na szczęście możemy go w miarę skutecznie leczyć antybiotykami. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia mniej więcej z 200 przypadkami trądu na rok. To jest całkiem sporo, ale leczy się to w ten sposób, że się podaje po prostu takiej osobie przez pół roku antybiotyki i, i następuje całkowite wyleczenie. Do objawów trądu oczywiście poza tą znieczulicą należy dodać uszkodzenia nerwów. Te uszkodzenia nerwów, zwłaszcza w kończynach, powodują po pierwsze przykurcze, takie bardzo nienaturalne. Wyobraźcie sobie, jak to jest, tym palcem dotykasz tej kostki po prostu, i na dodatek tracisz w tej ręce czucie. Brak czucia w rękach, w stopach, brak czucia w całych takich, na całych takich płatach ciała, nacieki, guzy, zarówno na twarzy, na ciele, jak i na narządach wewnętrznych. Nacieki również na tęczówkach, ślepota, wypadnięcie wszystkich włosów, brwi, rzęs. Nie jest natomiast objawem trądu coś takiego jak samoistna amputacja. Bardzo często w różnych filmach i w ogóle w kulturze popularnej występuje takie przeświadczenie, że chory na trąd po prostu gubi palce, nos gdzieś mu tam odpadnie, gdzieś mu tam odpadnie kciuk. No, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście średniowiecznym biedakiem, macie kompletnie powykręcane ręce, nie macie w tych rękach czucia, a jednocześnie straciliście wzrok i sami musicie o siebie zadbać, bo nikt was nie nakarmi, nikt wam tyłka nie podetrze. W związku z tym, no prędzej czy później, posługując się tą zdeformowaną ręką, której przypominam, w ogóle nie czujecie, Prędzej czy później zahaczycie o coś, skaleczycie się, oparzycie się, może nawet urwiecie sobie palec i tego nie zauważycie, ale częściej dochodzi po prostu do otwartych ran, o których możecie nawet nie wiedzieć. Następnym etapem jest gangrena, no i wtedy właśnie dochodzi do tych słynnych samoamputacji. Ale to nie trąd jest przyczyną tych amputacji. No, może czasem. Trąd prowadzi do pewnego uszkodzenia kości, ale nie jest, to, nie jest to zasada. Jeżeli macie na tyle szczęścia, że jesteście chorzy na trąd, ale ktoś się wami opiekuje i szusujecie sobie tylko po idealnie gładkiej posadzce, mając na sobie mięciutkie buciczki, no to nogi nie stracicie. Tak? Sam trąd was tej nogi nie pozbawi. Pozbawić nogi was może chodzenie boso po bezdrożach, po jakichś kocich łbach i, i innych tego typu powierzchni. W poprzedniej części mówiłam o tym, że w wieku XII nastąpił w myśleniu średniowiecznym pewien przełom i teologia ówczesna stała się dużo bardziej łaskawa dla człowieka. Jednym z objawów tej zmiany było pojawienie się czyśćca. O czyśćcu nie ma mowy w Piśmie Świętym. Są tam pewne jakieś takie ślady, które teolodzy katolicy biorą za wskazówki, ale nigdzie nie jest wspomniany czyściec wprost. No i z tego też wynika fakt, że tylko... Katolicy wierzą w czyściec, tylko katolicka nauka, teologia uznaje istnienie czyścia, inne wyznania chrześcijańskie tego nie mają. Po co czyściec był nam potrzebny? No, pierwotnie w średniowieczu uważano, że bardzo trudno jest zasłużyć na zbawienie. Bertard z Raty zbony oceniał szansę na zbawienie tak mniej więcej na jak 1 do 100 tysięcy. Generalnie uważano, że człowiek jest grzeszny, no i jako taki no to raczej pójdzie do piekła, chyba że będzie miał jakieś specjalne zasługi. Pojawienie się czyśćca jako takiej drogi środka dla tych, którzy nie są idealnie dobrzy, ale nie są też bardzo źli, było właśnie jednym ze zjawisk towarzyszących tej nowej, łagodnej, łaskawszej teologii. No i ludzie nagle wszyscy się ucieszyli, że wow, jednak mamy szansę na zbawienie. Męki czyśćcowe opisywano jako bardzo podobne do piekielnych. A te piekielne, no to myślę, że wszyscy kojarzą, to jest jakieś żywcem gotowanie, żywcem ćwiartowanie, tego typu rzeczy. No, i ten stan chorego na trąd zdawał się bardzo przypominać tą, te kary czyścowe. No, bo ten człowiek się po prostu rozkładał za życia, tak? No Kończyny mu odpadały, ślepnął i tak dalej. Nie mógł mówić, musiał się izolować od reszty świata. I w pewnym momencie. Pojawiło się takie wierzenie, że trąd jest specjalną formą bożej łaski, która ma na celu ukaranie za grzechy, odbycie tej niezbędnej do zbawienia pokuty już za życia, po to, żeby sobie odpuścić te męki czyścowe potem. No W tym sensie, no to człowiek powinien być de facto wdzięczny za to, że został obdarzony trądem i przez to po śmierci szybciej pójdzie do nieba, bo zostanie mu oszczędzony ten etap cierpień czyścicowych. Zachował się jeden z takich dokumentów kościelnych, to jest treść, to jest tekst nabożeństwa odprawianego nad osobą chorą na trąd. No, i tam jest dosłowne, dosłowne takie twierdzenie. Przyjacielu, spodobało się Bogu dotknąć cię tą chorobą, i wielka jest jego łaska, że za grzechy raczy karać cię na tym padole. Dalszą konsekwencją tego, tego podejścia było uznanie trędowatego za martwego za życia. W niektórych przypadkach podczas takiego nabożeństwa odprawianego nad trędowatym nawet symbolicznie schodził on do grobu. Bardzo często też uznawano wdowę lub wdowca po osobie trędowatej. Właśnie, przepraszam. Męża lub żonę osoby trędowatej uważano za wdowę lub wdowca. Potem dopiero papież Inocenty III się temu, się temu sprzeciwił. No i taka osoba po takim nabożeństwie musiała całkowicie odizolować się od reszty świata i zamieszkać w tak zwanym leprozorium. Leprozorium od lepra, czyli miejsce dla trendowatych, dom dla trendowatych. W pewnym momencie na terenie Francji było ich 2000. Także, także sporo. Jak się jeszcze weźmie pod uwagę, że Trąd jest bardzo mało zaraźliwy, dzisiaj ocenia się, że jak już masz kontakt z trądem, jak już wchłonąłeś te prądki, to i tak masz tylko 5% szans na zachorowanie. W związku z tym, jak się to weźmie pod uwagę, jak się weźmie pod uwagę, że bardzo wielu zarażonych prawdopodobnie umarło, no bo mówimy o średniowieczu, tam średnia wieku wynosiła 25 lat prawdopodobnie umarło zanim zaobserwowała u siebie pierwsze objawy, no to wychodzi na to, że naprawdę co drugi mieszkaniec Europy miał z tymi prądkami kontakt. To naprawdę była pandemia. Tak? Tylko dzięki temu, że trąd jest mało zaraźliwy, no to jeszcze nie wymarliśmy. Każdy, kto wiedział o przypadku trądu, był zobowiązany o nim donieść. Ale trzeba było uważać, bo za fałszywe oskarżenie groziło ekskomunikat. Ponieważ mówię tutaj o okresie ponad dwustuletnim i o całej Europie, w związku z tym były różne wariacje, wariacje lokalne. Na przykład, ta początkowo bywało tak, że jak ktoś został uznany za trendowatego, to jego współmałżonek lub współmałżonka byli uznawani za owdowiałych. Bywało tak, że majątek trendowatego przechodził na rzecz leprozorium a bywało tak, że przyjmowali go krewni i to była bardzo częsta przyczyna do tego, żeby kogoś oskarżyć o trąd. Właśnie dlatego trzeba było wprowadzić tą karę ekskomuniki, żeby ludzie przestali używać takich niecnych sztuczek. Komisja, której, która oceniała, czy dany osobnik faktycznie jest trendowaty, mogła składać się z lekarzy, ale mogła na przykład składać się z samych trędowatych. I w w tych sytuacjach, w których majątek trendowatego przychodził na rzecz leprozorium, dało się zauważyć taką zasadę, że trędowaci częściej widzą trąd u chorych, bogatych. A jakąś niegroźną łuszczycę czy grzybicę widzą u biednych, których nie chcieli w tym swoim leprozorium mieć. Takie leprozoria, czyli. No, Schronienia dla trendowatych. One bardzo często były rozległymi włościami, gdzie każdy mógł się urządzić jak we własnym domu. Od trzeciego soboru laterańskiego, który odbył się bodajże w 1174, czwartym bodajże. To był ten sam sobór laterański, który zakazał katolickim duchownym. Pobierania pieniędzy za śluby, pogrzeby, i generalnie sakramenty. Bez związku z niczym to mówię. W każdym razie ten sobór pozwolił na tworzenie wewnątrz prozoriów kaplic. No i oni tam sobie mogli, jak się znalazł jakiś łaskawy, odważny ksiądz, albo sam był trendowaty, albo był odważny, i, i, i przychodził tam. No to. Mógł odprawiać mszę I bardzo często właśnie tak to wyglądało, że, że te leprozoria, one miały swoje pastwiska, swoje pola, które trędowaci sami uprawiali. No to były takie zamknięte światy. Bardzo często żyło się tam dość wygodnie. Do tego stopnia, że bywały sytuacje, w których ludzie symulowali trąd, żeby się tam dostać, jeżeli nie mieli perspektyw na godne życie. W, normalnych, w normalnym świecie. No, ale oczywiście bywały też sytuacje odwrotne. Ludzie, którzy mieli dużo pieniędzy, żyli sobie będąc trędowatymi wśród zdrowych i nikt ich nie nękał. Były takie sytuacje, był słynny król trendowaty król Jerozolimy Baldwin. Wielu wielmorzów tak, cierpiało na, na trąd, nawet niektórzy od wczesnego dzieciństwa. Mieszkiwał sobie taki chory w takim leprozorium. W zależności od tego, jak bogata była dana część państwa czy miasta, w zależności od tego, do, do, do kogo to leprozorium należało, albo ilu było chorych, albo kto to leprozorium finansował. No, to ono mogło wyglądać bardzo różnie. Ono mogło albo być takim po prostu budynkiem za grubym murem i jeszcze szubienica przy tym murze stała po to, żeby sugerować, co się stanie, jeżeli komuś przyjdzie do głowy je opuścić. Albo mogła to być na przykład wieś oddalona od innych osad, w której każdy miał swój mały domek, swoją izdebkę, swoją studnię. No, bo trąd się rozwija bardzo powoli i taki człowiek, poza tym, że no, no niestety, ale cierpi, no to bardzo długo jeszcze żyje z tą chorobą. Mieli do dyspozycji swoje pola uprawne, mieli kaplice, mieli nawet i to często nawet zdrową służbę. No bo tak jak wspominałam, on się, on się roznosił bardzo, bardzo ciężko. Zresztą taka służba, Dostawała objawów trądów 20 lat później i też uważała, że to jest znak od Boga, bo kto by tam kojarzył, prawda, że, że, że to jest choroba, która się przez tyle czasu w organizmie nieujawniona rozwija. No, niestety. Dopiero właśnie po tej epidemii dżumy okazało się, że tak naprawdę te wszystkie leprozoria są puste.